Bardzo proszę, pani minister. Pani marszałek, pani premier, Wysoka Izbo, panie i panowie ministrowie. Pragnę państwu zaprezentować podsumowanie działań związanych z informatyzacją państwa w ostatniej perspektywie budżetowej 2007-2015. Chodzi o środki przede wszystkim pochodzące z programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, skierowane na informatyzację administracji państwowej. Źródłem finansowania najważniejszych systemów informatycznych administracji publicznej były środki pochodzące z programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, których celem wydatkowania miała być poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej poprzez zwiększenie dostępności zasobów informacyjnych administracji publicznej oraz usług publicznych w formie cyfrowej dla obywateli i przedsiębiorców. Na realizację projektów z zakresu budowy elektronicznej administracji w ramach tego programu przeznaczono kwotę prawie 4 miliardów złotych. Program miał być rozliczony do końca 2015 roku. To łącznie wynosiło około 940 milionów euro. Struktura finansowania tych projektów przewidywała otrzymanie przez Polskę dofinansowania unijnego w wysokości 85% wartości programu, czyli około 3,4 miliarda złotych ze środków unijnych, które miały być uzupełnione wkładem własnym w wysokości 600 milionów złotych jako wkład krajowy. Podsumowując zatem, polski podatnik miał sfinansować 600 milionów złotych wkładu krajowego, otrzymując z Unii Europejskiej wsparcie na zbudowanie w latach 2007-2015 za prawie 4 miliardy złotych całych podwalin systemu elektronicznej administracji w Polsce. Analiza sposobu zarządzania tym budżetem, który może nie jest tak gigantyczny jak w innych infrastrukturach, ale jest to budżet bardzo poważny i miał zmienić polską administrację publiczną w administrację elektroniczną, służącą obywatelowi online w sposób komfortowy i sprawny, pozwala stwierdzić jednoznacznie, że rozpoczęto wydawanie tych miliardów złotych bez zintegrowanej strategii informatyzacji państwa. Zarządzanie projektami informatycznymi wymaga centralizacji kompetencji zarządzania, a administracja rządowa w 2007-2015 nie stworzyła żadnego jednego wspólnego centrum kompetencyjnego, diagnozującego, weryfikującego realne potrzeby w zakresie IT i koordynującego wydatki na informatyzację państwa. Kluczowy dokument, program zintegrowanej informatyzacji państwa, przyjęty został przez Radę Ministrów w styczniu 2014 roku, czyli już po zamknięciu tej perspektywy budżetowej, która obejmowała lata 2007-2013 i rozliczana była do 2015. Czyli nie tylko po rozpoczęciu wydatkowania środków we wszystkich projektach informatycznych finansowanych z osi 7 POIG, ale też praktycznie rzecz biorąc można powiedzieć, że już pod koniec realizacji tych projektów. Spowodowało to, że dokument ten miał głównie wartość deklaratywną. Zawierał on oczywiście wskazówki, w jaki sposób informatyzować administrację publiczną, jak tego nie robić, ale był bardzo mocno spóźniony i w żaden sposób nie przełożył się na praktykę zarządzania portfelem projektów IT finansowanych z pieniędzy unijnych i pieniędzy budżetowych.
Jakie były efekty podejścia do planowania i wydatkowania środków publicznych w taki sposób? Takie, że projekty o wartości 1/3 całkowitego tego 4-miliardowego budżetu, którym dysponowała Polska, musiały z końcem 2015 roku zostać zgłoszone do Komisji Europejskiej jako projekty niefunkcjonujące. 1/3 tych pieniędzy. Okazało się bowiem, że tak istotne dla Polaków projekty, jak na przykład platforma e-usług medycznych czy wydawanie dowodu osobistego z warstwą elektroniczną, których łączna wartość wynosi 1 330 000 000 zł, nie zostały zakończone w terminie do końca 2015 roku i co za tym idzie, będą musiały zostać sfinansowane w najbliższym czasie z budżetu państwa. To tylko jedna najbardziej oczywista negatywna konsekwencja tej sytuacji. Wygląda to znacznie gorzej po przeprowadzeniu bardziej szczegółowej analizy finansowej. Okazuje się wówczas bowiem, że na te projekty IT, które zostały zgłoszone jako niefunkcjonujące, a jest ich 3 niefunkcjonujące i 1 fazowany, mniej więcej skutki są do siebie zbliżone. Polska miała otrzymać łącznie około 977 milionów złotych z Unii Europejskiej, a uzupełnić wkładem własnym w wysokości 172 miliony. Mówię tylko o niefunkcjonujących. Tymczasem wydatki budżetu państwa na realizację tych projektów, wskutek tego, że one są projektami niefunkcjonującymi, wyniosą 4 razy więcej. Będziemy musieli wydać 800 milionów złotych, przy czym kwota ta zostanie powiększona, dziś trudno określić o jaką wartość, o wydatki budżetu na wydanie dowodu osobistego z warstwą elektroniczną. Za to dofinansowanie unijne będzie o połowę niższe niż pierwotnie planowane i zamiast wynosić 1 114 000 000 zł, wyniesie około 630 milionów złotych. Podsumowując tylko ten wycinek aktywności jako taki obrazek, który pokazuje, jak funkcjonowała informatyzacja w latach 2007-2015 i który dotyczy tylko projektów niefunkcjonujących, ale 1/3 całego budżetu, trzeba stwierdzić, że po pierwsze, Polska zostaje z pakietem niefunkcjonujących projektów, które będzie musiała kontynuować i finansować z własnych środków budżetowych. Projekty te przede wszystkim nie przyniosły oczekiwanych korzyści społecznych. Po wydaniu 500 milionów złotych na nieskończoną platformę usług medycznych, Polacy nawet nie mogą umówić się na wizytę u lekarza w jednostkach publicznej służby zdrowia, chociaż prywatni dostawcy usług medycznych już dawno oferują możliwość założenia konta i zapisania się na dowolną wizytę i otrzymania wyników badań za pośrednictwem kanałów elektronicznych. Sposób realizacji tych projektów spowodował niewykorzystanie 500 milionów złotych środków europejskich alokowanych na te projekty, a wydatki budżetu państwa wyniosły już ponad 520 milionów złotych i łącznie można szacować, że ulegną zwiększeniu do kwoty sumarycznej około 1 000 000 000 zł, jeśli państwo zdecyduje się kontynuować te niezakończone projekty. Powyższe dotyczy tylko tych projektów, które zostały zgłoszone do Komisji jako niefunkcjonujące. Wśród tych, które zostały zrealizowane i na które wydatkowano prawie 2,7 miliarda złotych, na palcach jednej ręki możemy policzyć te projekty, które przyniosły realną korzyść obywatelom. Tymczasem łączna wartość 7 projektów, które zrealizowało Ministerstwo Finansów do 2015 roku, wynosi prawie 900 milionów złotych. Po zakończeniu tego wydatkowania i tej całej pracy i całego tego procesu wdrażania tych 7 projektów, polski obywatel czy przedsiębiorca nie może wydrukować sobie z systemów informatycznych ministra finansów
zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami. Musi składać papierowy wniosek o wydanie takiego zaświadczenia, czekać na załatwianie sprawy urzędowej, tracić czas. Państwo po wydaniu tych 900 milionów złotych nie uzyskało żadnego narzędzia informatycznego do walki z przestępcami, którzy przy pomocy karuzel VAT-owskich pustoszą budżet państwa na około 30 miliardów rocznie. Jak powiedział na naradzie w Radomiu pewien wysoki już były urzędnik Ministerstwa Finansów w grudniu 2015 roku w mojej obecności, walka z wyłudzeniami VAT-u przy pomocy narzędzi informatycznych nie była priorytetem poprzedniego kierownictwa resortu. Miałam okazję oglądać stan, w którym znajdował się na początku tego roku system Empatia, wspominany tutaj przez panią minister Rafalską, który w 3 miesiące pracą dziesiątków ludzi został podniesiony do stanu używalności, aby obsłużyć proces składania wniosków w programie 500+. Moje własne podległe mi jednostki utrzymują czarnego bohatera ostatnich dni. Na pewno część z Państwa to zauważyła. System ePUAP, na który wydatkowano w ostatnich latach kwotę 120 milionów złotych, który cechuje się gigantycznym wprost poziomem awaryjności, niskim poziomem zaspokajania jakichkolwiek potrzeb urzędników. Za identyczną kwotę 120 milionów złotych, czyli 40 milionów dolarów amerykańskich, Facebook do 2006 roku pozyskał i obsługiwał 50 milionów użytkowników. Za tę samą kwotę ePUAP obsługuje około 580 tysięcy użytkowników. Zazwyczaj nie działa. Tymczasem ePUAP miał być narzędziem do komunikacji obywateli z administracją publiczną, ale stał się Facebookiem dla urzędników. W niedawnym raporcie NIK-u na temat usług elektronicznych administracji wskazano, że system ePUAP służy przede wszystkim wymianie informacji między urzędami, a tylko w niewielkim stopniu do świadczenia e-usług dla obywateli. 96% dokumentów przesłanych za pośrednictwem ePUAP-u w badanym okresie stanowiła korespondencja między organami administracji publicznej. Sprawy kierowane przez obywateli i przedsiębiorców stanowią 4%, niecałe. Kluczem do usług e-administracji w Polsce jest tak zwany profil zaufany, który trzeba sobie wyrobić, żeby móc korzystać z tych e-usług. Posiada go te 580 tysięcy użytkowników ePUAP-u, ale nie jest on aktywnie używany, co pokazują statystyki. Przede wszystkim statystyki składania kanałem elektronicznym wniosków 500+, gdzie na ponad 500 000 wniosków złożonych elektronicznie jedynie niecałe 14 tysięcy wniosków, czyli niecałe 3%, zostało złożone przez platformę ePUAP. I takie jest zaufanie obywateli do systemów e-administracji oferowanej przez państwo. To jest główny kanał kontaktu administracji z obywatelem i obywatela z administracją. Zatem komu tak naprawdę ten kanał służy? Po inwestycjach informatycznych zrealizowanych w 2007-2015 zostanie nie tylko infoafera, ale także mnóstwo opowieści o nieudanych wdrożeniach, takich jak między innymi realizowany w ramach PLID, czyli tego projektu obejmującego dowód osobisty z warstwą elektroniczną. Projektu, który nazywa się ZMOKU, czyli Zintegrowany Moduł Obsługi Końcowego Użytkownika. Budowany wiele lat, nigdy nie doczekał się wdrożenia produkcyjnego, a wydano na niego prawie 32 miliony złotych. Oprogramowanie nigdy nie zostało wdrożone i nie zostało nigdy wykorzystane w aplikacji, która łączyła później systemy rejestrów państwowych. Zostaną też opowieści o zakupionym za kwotę 38 milionów złotych sprzęcie informatycznym, który został zakupiony przez Centrum Projektów Informatycznych MSW na potrzeby gmin
dostarczony do nich przed potwierdzeniem gotowości owego ZMOK-u do wdrożenia, co doprowadziło do tego, że serwery i stacje robocze czekały zapakowane na aplikację ZMOK-u przez kilka lat w piwnicach tych urzędów i zostały wdrożone do użytkowania już po upływie okresu ich gwarancji. Można takich projektów mnożyć. Jest jeszcze słynny e-posterunek, którego nikt nie chce odebrać, ale interesują się nim od 2010 i 2011 roku zarówno CBA, jak i ABW. Ale najważniejsze jest to, żeby zapamiętać, jakie są podstawowe przyczyny tej porażki polskiego państwa. Podstawowym powodem nieefektywności zapamiętać dlatego, że my musimy to wszystko naprawić i doprowadzić do tego, żeby działało. Więc będziemy potrzebowali wszystkich rąk na pokładzie. Podstawowym problemem tej nieefektywności był brak precyzyjnej strategii informatyzacji państwa, zarządzania portfelem projektów IT w administracji publicznej, brak jakiejkolwiek koordynacji projektów wykonywanych przez poszczególne resorty, co spowodowało brak możliwości wykorzystania efektu skali i uzyskania oszczędności przy nabywaniu urządzeń i technologii IT, pomijanie przez resorty efekt wdrożeń w innych resortach, brak poszukiwania efektów synergii w skali całej administracji publicznej. Efektem tego wszystkiego było doprowadzenie do wydatkowania środków krajowych w sposób naprawdę bardzo daleki od efektywności, chaotyczny i nie mający nic wspólnego z obowiązkiem racjonalnego gospodarowania dostępnymi środkami publicznymi. Nie powstało także żadne centrum wiedzy po stronie państwa na temat tego, jakimi elementami infrastruktury IT państwo dysponuje oraz jakie są budżetowe koszty utrzymania tej infrastruktury w okresie trwałości projektów unijnych, a większość ma 5 lat okresu trwałości. W 2014 roku rozpoczęliśmy kolejną perspektywę budżetową i kolejne wydatki na informatyzację, nie mając wiedzy, co mamy zbudowane, jakie mamy zasoby i w jakim stopniu one są puste, wolne i możliwe do wykorzystania pod nowe projekty, żeby uzyskać oszczędności. To spowodowało, że powielamy w skali administracji publicznej błędy, te same błędne rozwiązania. Doprowadzamy do wielokrotnych zakupów, realizowanie identycznych wdrożeń, elementów o podobnej funkcjonalności. W szczególności przykładem tego jest budowanie w bardzo wielu resortach i urzędach centralnych identycznych centrów przetwarzania danych, które wraz z centrami przetwarzania danych zlokalizowanymi w instytutach i jednostkach badawczych mają takie zasoby wolnej infrastruktury, że ponad 50% tej infrastruktury jest wolna i cały czas buduje się nową, zamiast wykorzystywać tę, na którą już wydaliśmy tyle pieniędzy. Wszystkie wskazane wyżej problemy same się nie rozwiążą i przed nami stoi konieczność zbudowania systemu efektywnego wydatkowania środków na inwestycje informatyczne przez państwo, tak żeby wydatkowanie środków publicznych przekładało się na powstawanie cyfrowych usług publicznych przynoszących korzyści przede wszystkim obywatelom, nie ułatwiającym pracę urzędnikom. To oczywiście też, bo jedno bez drugiego nie istnieje, ale przede wszystkim korzyści obywatelom. Przed nami również konieczność podjęcia działań zmierzających do optymalizacji kosztowej tych inwestycji informatycznych, które już zrealizowaliśmy w latach 2007-2015. Po pierwsze, żeby kosztowały w utrzymaniu i rozwoju podatników jak najmniej, a po drugie, żeby doprowadzić je wreszcie do stanu używalności. Dziękuję bardzo.